kochani, dzisiaj jest niezwykły dzień. Dzisiaj jest dzień trzech króli, czyli dzień mądrości. I w związku z tym wykorzystuję każdą wolną minutę, żeby wam powiedzieć coś mądrego. I przypomniało mi się, jak byłem bardzo młody i wtedy jeszcze byłem bardzo naiwny i spotkałem całkiem mądrego księdza. Czasami się zdarza spotkać mądrego księdza i mnie się to w życiu raz zdarzyło. Spotkałem mądrego księdza i rozmawialiśmy o przyszłości, o życiu, o takich różnych rzeczach i rozmawialiśmy również o kobietach. To znaczy ja poznałem wtedy dziewczynę, w której byłem bardzo zakochany i ten ksiądz zadał mi bardzo mądre pytanie. Zapytał mnie, czy ta dziewczyna lubi seks. Bo od razu, zanim ja zdążyłem mu odpowiedzieć, gdyż ja wtedy byłem bardzo młody i uważałem, że to jest bardzo osobiste pytanie i ksiądz bardzo nie powinien się wtrącać w takie rzeczy, lub nie wiedziałem może nawet, jak mu odpowiedzieć, ksiądz od razu mi, ten ksiądz, przy okazji był to Bronek, ksiądz Bronek powiedział, bo bardzo ważne jest, żeby kobieta, z którą chcesz się związać, bardzo lubiła seks. To jest dużo ważniejsze od tego, żebyś ty lubił seks, bo to, że facet lubi seks, to ma mniejsze znaczenie. Ogromne znaczenie ma to w małżeństwie, żeby kobieta bardzo lubiła seks, bo jak kobieta bardzo lubi seks, to istnieje duża szansa, że wasz związek będzie szczęśliwy. I ja sobie wtedy pomyślałem, że ten ksiądz gada bardzo mądrze, ale może nie zupełnie zgodnie z religią katolicką, gdyż w religii katolickiej nie ma ani słowa o tym, że kobieta ma bardzo lubić seks. Kobieta ma tylko w religii katolickiej, tak mi się wtedy wydawało, spełniać obowiązek małżeński. Dla kobiety to nie ma być przyjemność, tylko obowiązek, który ewentualnie mężczyzna no, jej ułatwia, żeby to nie był taki ciężki obowiązek. A ksiądz mi zupełnie odwrócił moje spojrzenie na świat i stwierdził, że to kobieta ma uwielbiać seks i to jest wtedy szansa na stworzenie zgodnego związku, nawet małżeńskiego. Gdyż jeżeli facet lubi seks, to jest to normalne. Natomiast wyjątkowe kobiety wyjątkowo lubią seks. I dlatego z okazji Trzech Króli wszystkie drogie, ukochane słuchaczki, a szczególnie pochwiczanki, pozdrawiam potrójnie. Kochane, bardzo ważne jest, żebyście wy lubiły seks dużo bardziej niż wasi partnerzy. Bo jeżeli partner lubi seks, to wy się staracie do nich dostosować. Natomiast jeżeli wy lubicie bardziej seks od partnera, to partner się stara do was dostosować. I o to chodzi, żeby to facet starał się dostosować do kobiety i żeby ona była w stanie go nauczyć czegoś zupełnie nowego, zupełnie innego, bardziej duchowego i bardziej kolorowego podejścia do seksu. I dlatego pozdrawiam wszystkie kobiety, które uwielbiają seks.